Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam serdecznie na wspaniałą partię, rozegraną w 72 roku w meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Borysem Spaskim a Robertem Jamesem Fischerem, legendarni szachiści, szczególnie kojarzymy bardzo dobrze Fischera. Moi drodzy, partia przebiegała w bardzo zacięty hmm, sposób hmm, w to znaczy zawodnicy grali niezwykle interesującą grę z jednej i z drugiej strony. Działo się dużo, dużo ciekawych rzeczy, szczególnie końcówka była bardzo ciekawa, więc zapraszam do samego końca. Bardzo ciekawy motyw w końcówce się pojawił i jedziemy. E4, tak zaczął Borys Spaski i ku naszemu pewnie zaskoczeniu, chyba, że już ktoś widział tę partię, skoczek F6 ze strony Roberta Fischera obrona Alechina, tak to się nazywa gdy pionek już zagra sobie tutaj na E5, skoczek wtedy wędruje na D5 to jest taka prowokacja, żeby tego pionka bardziej przesunąć, tutaj plus białych jest taki, że białymi mamy bardzo ładne centrum, no ale czarne sobie mogą skontrować właśnie ruchem takim D6 i próbować grać taką mniej naruszoną strukturą pionów i kontrować przeciwnika, tutaj skoczek zagrywa na F3 w sposób naturalny wyprowadzamy figury, G6 postanawia Zagrać Fisher, goniec C4, Skoczek B6, atakując tego gońca, goniec B3, goniec G7. To są takie posunięcia dosyć proste, rozwojowe. Tu się nic wielkiego jeszcze nie dzieje, no ale już w tym momencie Skoczek z B na D2. Tak wygląda trochę to dziwnie na pozór, aczkolwiek tutaj myślę, że. Białe mogłyby zastosować takie posunięcie jak h3, żeby nie wypuścić gońca na g4 i zagrać hetmanem na e2, zrobić roszadę, może skoczek c3, może c4. Takie dosyć proste chyba posunięcia. No aczkolwiek tutaj z miał inne plany, zagrał skoczkiem roszada ze strony Fischera. I teraz nastąpiło właśnie H3. Bardzo ładne posunięcie, taki ruch. Warto zapamiętać, mi się ten ruch bardzo podoba, na ograniczenie, na ograniczenie gońca białopolowego w tym wypadku. Posunięcie A5, też ciekawe zagranie z tego względu, że czarne tutaj próbują łapać przestrzeń na hetmańskim skrzydle. No tutaj białe odpowiadają tym samym posunięciem pionem i pionek wybił na E5, pionek wybił na E5. Redukcja w centrum troszeczkę i skoczek na A6. Z reguły mówimy, że skoczki na bandzie są e, słabe, ale w tym wypadku ten skoczek ma potem fajne odbicie. I warto to też pamiętać, że mimo, że pierwsze zagranie skoczkiem może być takie, wydawałoby się słabe, ale jak on ma fajne odbicie na lepszą placówkę, to działa to bardzo dobrze. Roszada ze strony białych, skoczek właśnie na c i to jest dobre pole dla skoczka. Skoczek chce zbić gońca, może chce tutaj zaatakować mocniej piona, generalnie na c Wygląda i dobrze się tutaj na pewno skoczek czuje. Hetman zagrywa na E2, no i teraz Fischer gra w dosyć taki niekonwencjonalny sposób, aczkolwiek konkretny z konkretnym planem. Hetman E8. Co chce zrobić tutaj e, mistrz świata? Chce zbić pionkę, ale nie hetmanem oczywiście, tylko wspomaga właśnie zdobycie pionka i za bardzo nie ma jak się przed tym bronić. Dlatego też no spaski tutaj tego pionka oddaje, to jest bandowy pion, który nie musi mieć ogromnego znaczenia. Wyprowadza sobie skoczka i skoczek z B Zbija piona, e, szybka wymiana tych figur i wieża E1. No i można powiedzieć, że czarne osiągnęły swój mały sukces, mają piona więcej, no wycofują figurę i sobie celebrują to, że mają tego pionka. No ale e, oczywiście, białe nie dają za wygraną. Goniec D2 z atakiem na piona. Ten pionek od razu ucieka na A4. I już wygląda to dobrze. Bardzo często mamy taki obrazek, że pionek jak już idzie tak daleko, to powiedzmy chce osłabić skrzydło hetmańskie, ale tutaj też stoi pionek biały. W tym wypadku tego piona nie ma, więc wygląda to chyba jeszcze lepiej. No i koniec teraz zagrywa sobie na G5 próbując, prowokując tutaj przeciwnika może do takiego posunięcia, chociaż to nie jest prowokacja, bo ten ruch był totalnie fatalny, bo tu skoczek na F6 wskakuje, ale jest H6 atak na gońca, goniec H4, goniec F5, no i po prostu G4 z atakiem, taki pionek od razu się wysuwa do ataku, goniec wrócił. Ok, przeszliśmy dosyć szybko przez debiut. Gra środkowa, gramy sobie dalej. Skoczek tutaj atakuje gońca, no i widzimy, że ten goniec i skoczek mają wspólne tutaj pola do ogarnięcia, że tak się wyrażę, i ten goniec może swobodnie zagrać na C4. Wygląda to dobrze, to jest dobre. Według silnika, moi drodzy, pozycja czarnych jest lepsza. No, ale silnik liczy pionki. Oczywiście to nie jest takie oczywiste, ze względu na to, że tu zaraz pionek F4 może maszerować, może jakieś plany F5 i tak dalej, z jakimś atakiem ciekawym na królewskim skrzydle. Tutaj Hetman zagrywa na D2. I e, teraz pytanie jest takie: jak myślicie, co silnik tutaj proponuje, żeby zagrać? No, otóż, silnik proponuję zbić pionka. Ale powiem wam szczerze, że jest to piekielnie trudne posunięcie. Człowiek w zasadzie nie jest w stanie takiego pionka zbić z tego względu, że tu się otwiera diagonala. Poza tym tu są jakieś bicia na H6, no niebezpieczne rzeczy się dzieją, jakieś odejście skoczkiem na C5. Oczywiście od razu hetmanem zbić nie można, bo tutaj skoczek wisi na D4, więc trzeba uważać, ale no Raczej człowiek tego pionka nie weźmie. Hetman zagrał na d7. No jak już Fischer tego nie wziął, to już inny człowiek tego nie weźmie. Oczywiście partia już była. Fantastyczna gra. I tutaj wieża zagrywa na a1. Wieża z f na e8 spokojnie, stabilizujemy. Właśnie Fischer zobaczcie, wziął piona i teraz takie wykonuje posunięcia nieco defensywne, ale też potrzebne. No wiadomo, wieża broni pionka f4. I goniec zagrywa na D5. No, te skoczki robią wrażenie, wieże z tyłu również robił wrażenie, wygląda to groźnie razem z Hetmanem. Lecz tutaj chyba się nic nie dzieje. Skoczek zagrywa na C5, groźnie to wygląda, lecz Hetman C8. No i zobaczcie, Hetman tak fajnie z tego pola D8 raz ruszył na E8, raz na D7, teraz ruszył na C8. Wszystko się trzyma. Tutaj też jest kontrola diagonali, to jest ważne. Dosyć ważne. Hetman na C3 i E6. No i teraz tak osłabiliśmy. Osłabiliśmy to pole, f6. Lecz tutaj nie wskakuje skoczek. Skoczek na e4 od razu pewnie zostanie zdjęty. No i jeden goniec tutaj nic strasznego nam nie zrobi, więc e6 trzeba bronić punktu. f5, król zagrywa na h2. No taki ruch, nie wiem, czy on przygotowuje może f5. Dziwnie trochę to wygląda, aczkolwiek ciężko mi doradzić, co tutaj białymi grać. Czarne się bardzo mocno trzymają. Skoczek na d7, próba wymiany figur. Skoczek d3 oczywiście, nie wymieniamy. c5, atak. W centrum skoczek B5, no i skoczek znajduje bardzo ciekawą placówkę na D6. I wydawałoby się, że ten pionek C5 jest takim błędem, no bo widzimy gołym okiem, że tutaj skoczek ma świetną placówkę, i, czym, i, czy, i czy my się tym będziemy przejmować, czy mamy jakieś konkretne tutaj plany? Otóż Fischer oczywiście by nie podstawił tak po prostu w taki łatwy sposób takiego pola D6. Hetman D6 z, y, przepraszam, Hetman C6. I zobaczcie, co się dzieje. Skoczek zagrywa na D6. No, świetny skoczek, ale tylko na chwilę. Hetman zbija. Oczywiście, że Hetman zbija po wybiciu, jest wybicie Hetmana. Y, zabieg kosmetyczny, a przy okazji zobaczcie, pionek ma już wolną drogę do pola przemiany. Jasne, że bardzo ciężko tego piona doprowadzić, ale już jest opcja. Ocena silnika na czeskomie w tym momencie jest dosyć wysoka dla strony. Fischera. Moi drodzy, minus 3, ponad. Lecz nie widać tego gołym okiem jeszcze, że tu jest tak prosto wygrywać czarnymi. Absolutnie nie. Silniki silnikami grają tutaj głowy. Zobaczcie F6. Pionki zrobiły fajną tutaj, fajny mur. Ale o co chodzi? Generalnie chodzi o to, żeby za chwilę może zagrać G5. Tym razem to białe zagrywają G5, HG, FG i oczywiście nie, nie wybijamy, gramy posunięcie f5, zdecydowanie blokujemy różnopolowe gońce, ale goniec tutaj stoi bardzo dobrze, goniec na d5, broniąc, ogarniając tutaj diagonale, to wszystko e, wygląda i dobrze się dzieje tutaj po stronie czarnych, goniec zagrywa na g3, ale białe też grają sprytnie, zobaczcie, bo mm, tutaj ten goniec ze skoczkiem za chwilę mogą wtargnąć na e5, tak się za chwilę dzieje, no nie ma za dużego wyboru, Fisher poprawia króla, skoczek e5, wymiana, wymiana, no i może można powiedzieć, co to za pozycja, jak ocenić tę pozycję. Otóż silniki tutaj są bezlitosne, oczywiście, pokazują przewagę czarnych no ze względu na pionki, ale też zobaczcie, że ten pionek czasami może być groźny. Gdy zagram sobie gońcem, i pionek może iść na d7. Myk polega na tym, że czarnymi tutaj, moi drodzy, czasami możemy oddać jakość bez żadnego problemu, i partia będzie nadal wygrana ze względu na tego super piona za chwilę B5. No i właśnie teraz B5 następuje ze strony czarnych. Wieża F1, w zasadzie to nie wiem po co, aczkolwiek ta wieża może chce przejść tutaj i atakować króla. Jakby się tamta wieża tam dostała, to już by było bardzo groźnie. Teraz Fischer zagrywa jedno z ciekawszych ruchów, jakie widziałem. E, moi drodzy, Jaki ruch wykonał Robert James Fisher. Można sobie zatrzymać materiał, spróbować znaleźć to posunięcie. Uwaga! Wieża H8. Dosyć trudny ruch. Bardzo bym powiedział trudny ruch. Tak jak już wspominałem, troszkę was tutaj chciałem naprowadzić właśnie. Jak goniec by wybił wieżę, to wieża wybija i czarne nie mają żadnych problemów z prostą realizacją przewagi. Według mnie bardzo prosta realizacja przewagi. Plan jest taki przejść królem na D7, zbić pionka. I wierzą tam doprowadzać piona. Technicznie sytuacja powinna być wygrana. No lecz wiadomo, że Borys Spassky tutaj tego, tej wieży nie wybija, nie ma takiej opcji, nie pozbawi się szans na jakąś aktywną grę. I po tym ruchu tutaj, przepraszam, goniec z E5 oczywiście zagrywa na F6, i po tym posunięciu A3 następuje. No pionek idzie do pola przemiany. Wieża F4. No i a2, zobaczcie, tak wygląda to antylogicznie, że wieża ucieka z obrony punktu a1 i przechodzi na f4, przecież ona i na h4 nie może ruszyć, e, no a tutaj co ona podziała, prawda? Ale zobaczcie, jest ruch c4 i goniec sprytnie też broni pola a1, oddanie pionka za y, oddech gońcowi, że tak powiem, goniec zbija na c4, d7 i goniec wraca. No tutaj się wszystko broni. Zauważmy, że jak będzie ruch c4, to go nie znowu może zbić. A jak będzie d8, to po prostu wybijamy to wszystko do końca. Wieża wybija, a na końcu dorabiamy hetmana. Liczyć warianty. No myślę, że trzeba w szachach. I teraz król zagrywa na g3. Wieża daje szacha. Okej, okay. jak grać? W partii poszło c3 i goniec jest zablokowany, już nie ma pola przemiany, ale pamiętajmy, że jak tutaj wymienimy sobie piona na hetmana, to tutaj również nastąpi to samo i dalej będziemy grać w szachy. Tutaj sprawdźmy sobie, co by było po zagraniu królem na f2. Otóż ten ruch niestety przegrywa. Dlaczego? W tym momencie wieża mogłaby spokojnie zbić na h3, jeżeli byłoby dorobienie Hetmana, no to rzecz jasna trzeba to wybić. I teraz posunięcie, które wygrywa. Otóż E5. Zobaczcie, co się dzieje. Wieża nie ma tutaj nigdzie dobrej opcji, żeby uciec. Niesamowita sytuacja. Bardzo niesamowita sytuacja. Wieża praktycznie w centrum i nie ma dobrych odejść. No i teraz, oczywiście, tutaj pamiętajmy, że po tym ruchu jest dorobienie Hetmana również. No, wygrywamy. Tak po prostu. C3 nastąpiło. Wieża zagrała z H na A8. Wieża H4. No i teraz zobaczcie bardzo niebezpieczne groźby. Więc Fischer musi grać dosyć energicznie. I jest to ruch E5. Bardzo dużo liczenia tutaj się dzieje. Bo zobaczcie, przecież tutaj się podstawia goniec. Ale wszystko jest pod kontrolą. Zawsze pionek tutaj nam rekompensuje. Wieża H7 szach. Król E6, wieża E7 szach, Król D6, ruchy jedyne i wieża zbijana E5. Okazuje się, że można tu za chwilę zbić gońca. No i teraz tak naprawdę nie można zrobić hetmana, bo jest wybicie. Wybijamy hetmana i tam pionek dochodzi. Figura więcej po stronie białych by była. Spróbujmy sobie to oczywiście wyobrazić. Zawsze to jest dobra forma treningu. Tutaj czarne wybijają pionka. Król F2 niezwykle ostra sytuacja, i tak naprawdę nie widać za bardzo, jak bronić gońca. E, jeszcze jest szach na C2, Król E1. I teraz pytanie: co grać? No, co grać czarnymi? No, bo tutaj e, już w zasadzie można powiedzieć, że czarnymi trzeba się poddać, bo tutaj wisi goniec. Zaskoczę Was, moi drodzy. Jeżeli tak myślicie, to również jesteście w błędzie, tak jak ja. E, tutaj przewaga jest po stronie czarnych i to bardzo duża. E, no właśnie, dlaczego? Otóż jest zagranie króle 7. Po wybiciu król C6 jest szach, król B7 bierze D7, król A6. E, I tak naprawdę szachy za chwilę się kończą, a te piony są bardzo groźne. Mimo figury mniej, czarne mają e, wygraną pozycję. Wiem, że ciężko w to uwierzyć. E, myślę, że e, ciekawy właśnie jestem, jak tutaj ci arcymistrzowie e, myśleli i jaką mieli ocenę pozycji. No, widocznie Fischer. Lepiej to ocenił, wiedząc, że jest tutaj dobrze. Wieża z siódemki zagrała na D2, no i szybka wymiana, zauważcie, jest B4. No, ruch potrzebny, król idzie na B5. Tutaj chcemy wieżą wspomagać piona, żeby dojść do A1. Nie jest to jeszcze takie proste. Widzimy, że tu jeszcze są piony po drugiej stronie, więc trzeba na to uważać. Posunięcie właśnie H4 następuje, król B5. No i H5 przełom jest niezwykle potrzebny. Nie ma czasu na takie posunięcia typu wieża H1 i H5. To już by było bez sensu, absolutnie. H5, no i tutaj C4. Ładny. Sprytny ruch tutaj grozi na przykład C3. W tym momencie no, trzeba zagrać wieżą na A1, bo po ruchu C3 król się chowa i tutaj e, albo król D3, tak naprawdę. No tutaj kwestia właśnie policzenia, kto jest szybszy pionkiem. E, w tym momencie czarne wybiły i to jest dobry ruch ze strony Fischera. Posunięcie G6. H4 ucieka pionek. No i bardzo ładny ruch, bo jeżeli tutaj go goniec zbije na H4. Wieża G8, zdejmuje mu pionka. Ten pionek tak naprawdę jest nieistotny, bo zbijamy tutaj. Partia byłaby wygrana dla czarnych ze względu na te bardzo agresywne piony i wieża G2, i wieża G1 i tak dalej. Tu jeszcze jest w zanadrzu pionek na F5, więc to też daje dużą przewagę. Po tym posunięciu H4, G7. Znowu kolejny zaawansowany pionek w grze. H3, Fischer leci pionem kolejnym. Gonie C7, bardzo sprytnie tutaj na F8 chce zagrać, więc wieża... Musi zagrać na G8. Ta sama historia: wieża zbija, wieża zbija, więc goniec F8. No i moi drodzy, sytuacja nietypowa bardzo nietypowa końcówka wieża jest uwięziona i walczy tylko pion. Piony walczą i król z wieżą i królem, tak naprawdę. Czasami goniec też ma opcję powrotu i jakiejś tam blokady pionów trzeba też zwracać na to uwagę. H2 H2, pierwszy ruch, który daje tutaj opcję właśnie takie, że jak wieża zbije piona, no to jest H1. W tym wypadku król zagrywa na C2 i król C6. No nie przegrywa to posunięcie, lecz moi drodzy chyba zgodzicie się, że B3 trzeba by było zagrać dosyć szybko i na przykład po takim ruchu królem jest F4, król C3, lecimy F3. Wieża H1, bo tak naprawdę wieża co może innego dobrego zrobić. Jeżeli król c6, to wieża by zagrała na d1, aby nie pozwolić królem przejść tutaj do piona, do obozu e, i doprowadzać piona, więc należałoby poświęcić jednego pionka e, i królem przejść i dokładnie zagrać sobie ten, e, ten plan wygrywający. No w partii było inaczej, król zagrał od razu na c6, ale tutaj e, sparski sprytnie wieża d1. No i w zasadzie mamy to samo. Tak naprawdę mamy to samo. B3, B3, król zagrywa na C3. No i teraz można by było prawdopodobnie tutaj próbować iść pionkiem, lecz Fischer dorobił Hetmana. Co okazuje się chyba błędem z tego względu, że już silnik tutaj pokazuje remis. Ale dlatego, że bardzo. No, silnik wszystko liczy, więc wie, że to jest remis. Lecz człowiekowi jest bardzo ciężko pewnie to zremisować. Sprawdźmy, jak poszło. Król D5, król B2 to są na razie białych i czarnych wszystkie dobre posunięcia. Posunięcie F4, zobaczcie, ten pionek jest troszkę dalej jednak do pola przemiany, a już by był bliżej w tamtym wcześniejszym wariancie. Wieża, D4, wieża D1 z szachem, król E4, wieża C1 to jest dobre posunięcie. Król D3 i jesteśmy. W kluczowym momencie partii, gdyż jeden ruch tutaj białych remisuje, jeden ruch białych przegrywa. Przegrywający ruch, moi drodzy, jaki zagrał z paski, to wieża D1. No niestety jest to przegrana, gdyż król za chwilę gra na E2 i zaraz do tej pozycji wrócimy, ale spróbujmy znaleźć posunięcie albo motyw generalnie, jakby te partie można było zremisować. Można zatrzymać sobie oczywiście materiał. Uwaga już pokazuje rozwiązanie. Otóż wieża C3. Bardzo ładny obronny ruch. I teraz tak: jeżeli król D4, to wieża F3. Kolejny pion wisi. Jeżeli teraz na przykład król zagrałby na E4, to wieża C3. No właśnie, tutaj moi drodzy pojawia się też taki motyw c3 i oczywiście nie można wybić wieżą na c3, bo jest dorobienie hetmana i zbijamy wieżę. Tutaj należałoby zagrać król a1 i tak naprawdę nic złego się nie dzieje. Jeżeli na przykład f1, przepraszam c2, to tutaj zbijamy król c3, no bardzo niebezpieczna sytuacja, ale mamy zawsze... Te szachy, które nas tutaj ratują. A w razie potrzeby zawsze go nie Wygląda to niezwykle groźnie, ale jednak tu się biały bronią. Można sobie oczywiście to posprawdzać dokładnie, jak ktoś ma ochotę i czas i chęci. No cóż, moi drodzy, ale w tej sytuacji wieża D1 już grzebie tutaj szanse białych. Po król E2 wieża C1 jest F3. No i tak naprawdę ten pionek za chwilę dochodzi, więc goniec zagrał na c5. Tutaj już Fischer dokładnie zbija piona e, po c4. Wydawałoby się, że jednak się bronimy, ale dokładne posunięcie. Zobaczcie wieża d7, bardzo ładny, bardzo ładny ruch. O co w tym posunięciu chodzi? Raz, że tutaj mamy jakieś groźby, a dwa, że gońca na d4 zawsze możemy spróbować zbić, no, bo ten goniec na d4 tu by bronił diagonali. No, końcówka troszkę trudna, trzeba przyznać, ale Sprawdźmy, jak to już do końca poszło. Król f1, goniec d4 i f2. W tym momencie się z paski poddał z prostego powodu. Król zbić nie może, bo jest zawsze bicie gońca, drobinie hetmana, a jeżeli wie, f4, to jaki ruch tutaj wygrywa? Jedyny ruch, który tutaj wygrywa, uwaga, jest to oczywiście wieża d4 e, i po wybiciu e, król E2, przykładowo szach, e, król f3, wieża e8, dorobienie hetmana, szach, e, tutaj król E2, wybijanie hetmana. I teraz jeszcze e, to jest ciekawe, bo to jest bardzo ciekawa końcówka, mimo wszystko. Jestem e, szalenie ciekaw, czy jesteście w stanie wygrać to czarnymi, bo to nie jest takie proste wbrew pozorom. Dlaczego? Bo w pewnym momencie no, trzeba tutaj oczywiście królem latać w jedną i w drugą stronę, ale podchodzimy sobie król. Król B2, król D2, król A1 i na przykład król C3 daje na szachownicy remis. Więc trzeba bardzo, bardzo uważać. No tutaj wygrywa ruch król D3, król B2. No i teraz pytanie, jak zagrać, żeby wygrać. To jest też dobre ćwiczenie dla nas, moi drodzy. Tutaj cały czas, jak będziemy grać sobie w ten sposób... Król A1 w ten sposób. Zobaczcie, że tak naprawdę nie ma jak wygrać. Cały czas jest motyw patowy, ale jest takie zagranie, które daje możliwość wygrania. Jaki to ruch? Kto znalazł, gratuluję. Jest to posunięcie A1 do robienia Hetmana i w tym momencie Król C3. Okazuje się, że jesteśmy na opozycji skośnej, po Król B1 jest B2. Król musi iść na A2, Król C2 i tak dalej. Bardzo ładna partia obydwu panów, no ale tutaj Fischer był tym razem górą. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.